Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć mój tutaj śmieszny śmiat, świat. Dobra, wdurniam się. A to dlatego, że jestem przed kamerą. O matko, aż mnie poszczykło teraz. Dobra, tym krótkim żartem jak w familiadzie, śmiesznym jak po prostu kosmos, będę robił wstęp do mojego filmiku. A po wstępie tym zabawnym testujemy dalej, tak jak powiedziałem, kompresor i kwaczkę. Uwaga na kapcie, szpan po prostu nieziemski. Tylko testujemy te efekty na przesterku. Nie mam bramki szumów wpiętej, więc troszeczkę będzie hałasować. Teraz tak. Bez efektów. Ale kieszenie. Dobra, teraz sam kompresor. Zauważcie od razu, jak się zmienia brzmienie. Sam gain. Bez. Czegoś mu wyraźnie brakuje. Dobra, teraz sobie posłuchajcie, jak to brzmi z kwaczką jeszcze dodaną. Teraz bez kompresora. Solówka na przykład z Enter Sandmana Fragment z tą kaczką. Posłuchajcie sobie kaczka bez kompresora. Teraz z kompresorem. Dobra, teraz dajcie mi chwilę na przemieszczenie tych efektów względem siebie. Obejrzyjcie coś śmiesznego może. Albo patrzcie na moją mordę. Moim pajacowaniem się naprawdę nie przejmujcie, bo to jest możliwość na, można powiedzieć, taki konik. Tak powiem. Taki konik. Idziemy. Zasilanie zasilacza Janki, jak już mówiłem, fajny zasilacz, bardzo fajna polska firma. Nie reklamuję tak tego dlatego, że mam jakąś tajną umowę, niektórzy tak mogą pomyśleć, to po prostu polski dobry produkt, naprawdę dobry produkt. Cieszy się uznaniem wielu muzyków, w tym, że również moim, jeśli można powiedzieć, że jestem muzykiem. Dobra, jest to podpięte. Piórko, dobra. Najważniejsza rzecz.
czysty sygnał. Nie wiem, czemu tak mi skwierczy coś. Dobra. Teraz sam kompresor. Teraz widzicie, dlaczego gram cały czas z kompresorem. On dodaje właśnie takiego fajnego smaczku, takiego gainu. Dobra, teraz jak już to mamy sprawdzone, teraz spróbujmy sobie zrobić. Dobra, koniec tego ciśnięcia.